witamy Was w kolejnym vlogu. W poniedziałek, nowy tydzień, nowy rok, nowy miesiąc. Wszystko nowe. Możesz pograć. Witam Was serdecznie. Ja już jestem praktycznie po takiej robocie domowej, ale to taka jeszcze, wiecie, w ogóle to ile ja mam prania, to sobie nawet nie zdajecie sprawy, ile ja mam w ogóle prania. Naszykowałam sobie, ale dzisiaj już nie popiorę, bo już jest 15. Amelka jest w szkole dzisiaj, Paweł ją odbierze, jak będzie wracał z pracy. No ale niestety będzie musiał takie pół godziny na nią pod szkołą poczekać, bo ona kończy o 16, ona o 15, no i będzie musiał poczekać. No to trudno, poczeka. Ja sobie posprzątałam, ogarnęłam z tych wazoników, ale przecież Laura, to na chwilkę. Z tych wazoników, co tu miałam, te takie choinki, wiecie, gałązki, to wszystko wyrzuciłam, bo zaczęło mi się to po prostu sypać. Wszystko mi się tak sypało od ciepła, więc to wszystko wywaliłam dzisiaj. No i na tym stole tutaj w jadalni mi się tak pusto zrobiło, bo tam były te choinki powkładane i tak dalej, i teraz się taki pustostan tam zrobił, że muszę coś wykombinować i chyba sobie jakąś makramę zrobię na tą ścianę, bo to jest, jak wiecie, okno. Nie wiem, czy z tej strony zobaczycie. A nie zobaczycie, dobra. Ale chyba pokazywałam kiedyś. Takie dwa okna są, okno i między oknami jest taka przestrzeń. No i tam się zrobiło po prostu pusto. A w ogóle to sobie muszę tam kupić zegar. I może jak będę w Action, bo widziałam, że w Action są takie zegary. I one są takie jakby drewniane, takie fajne. I bym taki duży zegar może tam kupiła, albo jakieś lustro, w ogóle też myślałam o lustrze. W sumie to sama nie wiem. W ogóle sama chciałam sobie zegar do kuchni zrobić na plastrze drzewa. Tylko bym musiała kupić albo jakiś, wiecie, byle jakiś zegar, żeby mieć ten mechanizm. Chodzi mi, wiecie, o sam mechanizm, bo chyba rzymskie bym sobie powycinała cyfry, ale nie wiem jeszcze, ale to bym zrobiła sobie wypalarką taką do drzewa i taką mam wizję właśnie do kuchni, sobie taki zegar zrobić. Ale to zobaczymy. Za oknem jest 12 stopni, piękna słoneczna pogoda, lekki wiaterek, ale taki przyjemny. I gdyby nie Laura, że jest chora, i no chora, no wiecie, no i ona nie może na ten dwór wychodzić, ja już bym dzisiaj naprawdę wszystko zostawiła w domu i od rana bym siedziała w ogródku i robiła w ogródku, naprawdę, bym posprzątała, pograbiła, aż chce się robić coś na dworzu. No a po zimie to jest po prostu, no jest, no trochę się bałaganu narobiło, wiadomo, przez zimę. No i będzie dużo pracy, ale damy jakoś radę. Ale pewnie mrozy jeszcze będą, jeszcze zima przyjdzie. No i tak, i gotuję, słuchajcie, obiad, w sensie tak, mamy nuggetsy jeszcze, bo z Sylwestra nam zostało parę nuggetsów, to usmażę. I Laurze może frytek dorobię, nie wiem, bo te dziewczyny w Sylwestra to miały nuggetsy właśnie i frytki. Albo sama zrobię, albo mam trochę zamrożonych, zobaczę. A ja sobie gotuję makaron, Amelka też zje makaron jak przyjdzie, a Paweł nie będzie miał co wybrzydzać, będzie musiał zjeść makaron, bo ja nic innego nie będę gotować. Mam jeszcze kotlety nasmażone i z piersi kurczaka i takie mielone chyba są ze dwa, nie wiem. To zrobię jakiś sos do nich, taki z cebulką, z czosnkiem. Taki wiecie, sama zrobię taki sos. Je zagrzeję w takim sosie, takie pulpeciki z nich zrobię z sosem i to zjemy, żeby to po prostu się nie zmarnowało, bo to już są usmażone kotlety, to wiecie, odgrzać tak w sosie, to jeszcze będzie dobrze. I pójdę chyba po kapustę kiszoną i zrobię sałatkę z kapusty kiszonej, a mam jeszcze spora chyba trochę tej sałatki, nie wiem czy tam, no jeszcze muszę zobaczyć, bo miałam spora. I ja dzisiaj też, słuchajcie, nic kompletnie nie gotuję. Więc tak to się u nas, tak to wygląda. Kwiatki sobie tutaj też, nie wiem, widać, nie widać. Widać. Kwiatki sobie przyniosłam, podlewam trochę. Trochę są zakurzone, powiem Wam, że u mnie się okropnie, strasznie kurzy. Obrzydliwie kurzy mi się w domu. Od tego ogrzewania podłogowego, jak ta podłogówka chodzi, to ten cały kurz unosi się, słuchajcie, do góry i jest strasznie dużo kurzu. I kwiatki zakurzone, i co chwila muszę z tych szafek, z tego wszystkiego kurz, wiecie, ściągać, no ale przyjemnie jest, jak jest ciepła podłoga i można sobie na bosaka pochodzić. To jest bardzo przyjemnie, ale tak do funkcjonowania, tak do sprzątania, to jest ogrzewanie podłogowe, to jest jakaś, słuchajcie, tragedia, Wam powiem. Dobra, nie przeciągam, biorę się za zrobienie tego obiadu.
i nie wiem, co kompletnie będę jeszcze dzisiaj robić, nie mam zielonego pojęcia, co dalej, bo jak już wszyscy są w domu, jak już przyjedzie Amelka, Paweł, no to już takie jest, wiecie, już się nic nie chce wtedy robić, bo to zaraz obiad, to trzeba trochę z lekcjami tam Amelce, czy pomóc, czy coś, i to wiecie, i to tak jakoś tak, już potem się nic nie chce robić, ale już ta pogoda już tak człowieka mobilizuje, że człowiek ma taki więcej, mam takiej energii. Chociaż i jeszcze Wam powiem, że rano dzisiaj dobrze się czułam, było wszystko ok. Potem koło tak 10-11 to mnie tak zaczęła głowa boleć, że ja myślałam, że już nic, mówię, no nie będzie vloga, ja dzisiaj nic nie dam rady nagrać, bo się strasznie źle zaczęłam czuć. I głowa mnie zaczęła boleć, tutaj w tym kierunku niebo było tam czarne i takie śniegowe niebo, czarne. I ja mówię, jak przyjdzie chyba śnieżyca jakaś albo coś, nie wiem w ogóle, co się z tą pogodą dzieje, taka dziwna pogoda, albo idzie właśnie zmiana pogody, może znowu idą mrozy, albo na to ocieplenie mnie tak rozbolało, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ploty już szczypoczy, jak to zawsze ja, więc już przestaję gadać, idę robić obiad i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Jeszcze zapomniałam, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, które dotarły i jeszcze docierają do mnie dzisiaj. Wcześniej tego nie robiłam, nie dziękowałam tak oficjalnie, bo cały czas te życzenia przychodzą, życzenia noworoczne, no i za te świąteczne poprzednie też dziękuję. Bardzo Wam serdecznie, nie odpisuję wszystkim za życzenia, bo jest tego sporo, sporadycznie tam komuś odpiszę, ale wszystkie przeczytałam, na wszystkie daję serduszka, więc nie obraźcie się, jak nie odpiszę komuś, ale wszystkie przeczytałam i bardzo serdecznie Wam dziękuję za życzenia, które składacie mi i mojej rodzinie na nowy rok. Więc to chciałam jeszcze Wam powiedzieć. I dzień dobry w kolejnym dniu. Placuszki z jabłkiem zrobiliśmy sobie z Laurką na śniadanie. Więc my się bierzemy za siadanie, a z Wami się zaraz zobaczę, bo już mamy kolejny dzień. Mam taką starą szufladę po szafce, została tylko ta część, resztę wszystko już się połamało, potegowało. I to wyczyściłam sobie, wymyłam, tu ile tego lakieru starego mogłam zeczyść, to tylko zdarłam. I mam pomysł, żeby to zrobić z tego posłanie. To trochę porwało. Dobrze, to nic. Nie będę tego malować. Okleję to taką, słuchajcie, okleiną, co kupiłam kiedyś w Action i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Kotu już widzę, że się podoba. To są takie zacieki, to wszystko jest jeszcze mokre, bo ja to wszystko wyszorowałam, wymyłam. I co? Będziemy robić posłanko dla kotów, a generalnie to z myślą o kici. Położyłam sobie tutaj, wiecie, brudny taki ręcznik i mam też 4 takie deseczki. Paweł mi na krajzedze obciął, zaraz to sobie przeszlifuję papierem ściernym, żeby tak to nie odstawało i chyba obkleję to też tą okleiną i będzie taki fajny komplet i to będzie, słuchajcie, to będą nóżki, tutaj już mam obklejone, to będą nóżki do łoża, robimy dalej, tak? Mam, słuchajcie, taką starą poduszkę. Nawet już jest tutaj porwana, ale na to jeszcze jest taki czerwony pokrowiec, je to zdjęłam. I ona jest z poprzedniej sofy, co mieliśmy, jeszcze takiej z Ikei. I takie 2 poduszki mi zostały i myślę, że po prostu połowę tego wyjmę, bo przymierzałam i to jest za duże. I zrobię im, i to będzie takie legowisko. I na to położę kocyk, bo przymierzałam, nie mam takiej poszewki na poduszki, takiej dużej na to. Aż takiej dużej nie mam, więc żadna mi nie pasuje. I po prostu będę kładła kocyk, żeby prać po prostu go, wiecie, o co chodzi. I stwierdziłam, że nie będę tego obklejać. Ewentualnie sobie to pomaluję, ale zobaczę, jak to wyschnie. A dzisiaj sobie to przykręcę i najbliżej, wiecie, jak to będzie nie tak wyglądało, to ja sobie to pomaluję na sprayem może jakimś. Jak to wyschnie albo sobie wyczyszczę, to jeszcze zobaczę. Na razie to chcę zrobić i zobaczyć, jak to będzie teraz tak wyglądało. No, tak na szybko. A tutaj Laura sprząta pierze, które wyjęliśmy z tego. Znaczy ten puszek taki. Dobra, biorę się za robotę. No i efekt końcowy jest taki. Obklejone jako tako. Nogi są przykręcone, ale są, mogę je odkręcić. Na wkrętarkę, wiecie. Odkręcić je, odkręcę i bo chciałam zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądać. Bo myślałam bez nóżek na płasko zrobić. Ale na płasko raczej nie. I z nóżkami będzie lepiej, ale one jak mi przeschną,
To je sobie jutro albo pojutrze odmaluję. Nie wiem, czy mam farbę. Jak nie mam jakiejś farby w sprayu, to sobie kupię. I tutaj jest ta poduszka, co wam pokazywałam. Dużo tego wyjęłam, prawie połowę. I tutaj jest, to jest właśnie kotów kocek taki granatowy. I one se tutaj będą wchodzić. I ten kocek będę mogła sobie prać. I w ogóle... Ciekawe, czy będzie chciała Sonia tutaj spać, czy koty. Tutaj był taki, wiecie, taka część była właśnie od tego. Od tej szafki nie mogłam tego oderwać, więc tak musiałam to zrobić. Mam nadzieję, że to nie będzie pękać. A jak mi się to zedrze, bo to jest to, wiecie, to takie dziadostwo, można powiedzieć, do tego obijania tych mebli, obklejania tej okleiny, to ewentualnie sobie to po prostu sprayem pomaluję i będzie też fajnie i będzie dobrze. Myślę, wydaje, że jak na 20 minut pracy, to wyszło to śmiesznie i fajnie. Wołamy koty. Koty, kić, 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 kić. Kicia. Jak tam, Kicia? Podoba ci się? No, możesz się położyć. Ty jesteś tutaj królową, a królowa jest tylko jedna. Będziesz tutaj spała? Ty lubisz... Ona tak lubiła w tym kartonie spać, ale mówię, nie no, kartonie. Przecież można jej łóżko zrobić. Baldachim by ci się przydał jeszcze. By było fajnie. To nawet się ten... Dzieci twoje z tobą zmieszczą. No, podoba ci się? Tak? No to będziemy cię teraz obserwować, czy będziesz chciała tutaj spać, czy nie. No królowa, nie? Taki dam tytuł tego filmu, bo królowa jest tylko jedna. Też byś chciał takie łóżeczko? Może mamusia cię wpuści, co? Jak myślisz? Wpuści cię do łóżeczka? Jaka zła. A, jaka królowa, no. Ale się doczekałaś, tak? A nie w kartonie będziesz spać, prawda? Już nie pogadasz z nią. Zobaczcie. Już nie pogadacie z nią. Gasimy światło i... Wpuścisz mnie? Chyba jej się podoba. Jamelka, jak myślisz? Mam nadzieję, że Sonia ci nie zajmie tego łóżka. Zaraz go zdzieli normalnie. Zobacz, jak ona się patrzy na niego. Będzie zaraz wojna. Też byś chciał takie łóżeczko? Ty to w łóżku śpisz. A Kicia to taka wygodna. Co to było? No dobra, to zostawiamy cię, Kicia, w spokoju. Będziemy cię tu obserwować. Kto to tutaj leży? Kto to tutaj leży? Podoba ci się? Sonia? No, to miało być dla Kici. Tutaj jeden kot. Tam następny. Podoba ci się? Będziesz ty tutaj spała? A gdzie będzie Kicia spała? Jak ty jej tutaj zajęłaś łóżko? Może razem będziecie spać, co? Czuję, że to będą wojny. Wojny o to łóżeczko. No i dobra, słuchajcie. Ja już siedzę w takim półmroku. Może mi trochę prześwietla, ale już przyszłam się pożegnać. Tak jak w ogóle mówiłam, to dzisiaj jest dzień kolejny, ale jeszcze kolejny, czyli środa. To chodź. Czyli środa, bo ostatnio witałam się z wami w poniedziałek i tak pogadałam trochę w poniedziałek do was. We wtorek, wczoraj... We wtorek wczoraj to nagrałam film z tą makramą i z tą paczką dla kotów. No i tak naprawdę nie dograłam tego wczorajszego vloga i taki jest miszmasz. Dzisiaj taki ten vlog chyba taki jakiś przegadany, taki nie wiadomo w ogóle o czym, bez składu i bez ładu, tak mi się wydaje. Ale no, jakoś tak mi nie pykło. Dobra. I co? Laura jest cała potargana w ogóle, bo lata się wścieka, co ona tu wyprawia. I, tak, kroski już jej odpadają, prawie śladów nie mam. Jak są, to minimalne takie jeszcze stróbki, ale bardzo małe. I nie wiem, to już będzie... Jutro jest 2 tygodnie, odkąd dostała tej ospy. I chyba w poniedziałek, bo jutro jest czwartek, no to jest jutro 2 tygodnie. I chyba w poniedziałek mogłaby już iść do przedszkola, tak mi się wydaje. Ale jeszcze kaszlę. Nie wiem teraz zbytnio, co tu robić.
A Amelka do szkoły już poszła w poniedziałek, bo wam nawet chyba tego nie mówiłam. Poszła, bo nie ma żadnej kroski, nic jej się nie dzieje, więc nie ma co, żeby siedziała w domu i robiła sobie, wiecie, zaległości, bo to bez sensu, więc poszła do szkoły. Co masz? Tak. Więc poszła, no bo czy jej wyjdą, mogą jej wyjść, mogą jej nie wyjść, no nie wiadomo. Może jej za tydzień wyjdą, może za dwa, nie wiadomo. A jak jej wyjdą, to będzie znowu siedziała dwa czy trzy tygodnie w domu, no to po co te zaległości, wiecie o co chodzi. Amelka mi rozśmiesza. I co, i Laura się tutaj dzisiaj bawiła w kotka, chodziła w czapce, pomalowała sobie tutaj wąsy w ogóle, skarpety takie grube, jeszcze wczoraj też zakładała, też się wczoraj bawiła, takie grube wełniane skarpety i bawiła się, że jest kotem w butach. No, tak było, ale wczoraj jakoś tak, wiecie, zajęłam się tą makramą, tutaj tym tamtym i też vloga była właśnie z tą makramą, później puściłam, bo go rano robiłam. Poczekaj. I tak, i w ogóle jeszcze na zakończenie wam powiem, że chciałabym troszeczkę urozmaicić mój kanał i troszeczkę wprowadzić zmian, ale jeszcze nie powiem jakich, bo jestem ciekawa i zrobię ankietę, co byście chcieli oglądać na moim kanale, co by was interesowało. Już kiedyś taką ankietę robiłam, ale teraz jest was dużo więcej, więc jestem tego ciekawa i zrobię taką ankietę ją dzisiaj. I ją dzisiaj puszczę, ale ja wiem, że niektórzy nie widzą w ogóle tych postów, co ja tam daję czasami. Rzadko, bo rzadko, ale daję. Więc jakbyście chcieli zobaczyć tą ankietę i zachęcam was, żebyście ją uzupełnili, tam uzupełnili ją, bo ja będę wtedy wiedziała co i jak, to musicie wejść na, jak jej nie zobaczycie na głównej stronie na YouTubie, to musicie wejść na mój kanał i musicie wejść w społeczność. Takie na górze są takie paski, tam jest wideo, tak, Amelka, główna strona, wideo, wspieranie, informacje i tak dalej. I tam jest, i tam co jest? Jak to się nazywa? Społeczność. Taki ten. I w tę społeczność musicie wejść i tam są moje posty. I tam będzie ta ankieta. I bardzo bym chciała, prosiła was, taka prośba do was, żebyście uzupełnili tą ankietę i będę wiedziała, ile osób chce co oglądać. I wtedy powiem wam, jakie mam, jakie bym chciała wprowadzić zmiany i jaką mam koncepcję na rozwój, na zmianę troszeczkę tego kanału. Ale to wszystko po tej ankiecie. To może jutro, pojutrze, no za 2-3 dni byśmy tutaj sobie o tym pogadali. I no, zobaczymy, co w tej ankiecie wyjdzie i wtedy będziemy rozmawiać. A na razie to wiecie, to takie są, takie głoszę sobie tutaj, jak myślę. A co będzie, to będzie. To więc zachęcam was właśnie do tej ankiety i też w tych postach są takie, w tej społeczności są posty, ale to są takie posty tylko dla tych, co wspierają kanał. To widziałam, że są łapki w górę, już te osoby wiedzą. Tam, jak ja nawet nie wiedziałam, że takie coś jest, to dopiero się dowiedziałam, jak utworzyłam te wspieranie, że mogę utworzyć posta, ale tego posta widzą tylko te osoby, które kanał wspierają. No to tam tylko te osoby to widzą. Więc tam też dla wspierających czasami będę się do nich do was odzywać, coś tam o kotkach pisać i tak dalej, ale wiadomo, że większa ilość osób ogląda też reklamy. Bardzo wam też za to dziękuję, że te reklamy oglądacie, że w ten sposób mnie wspieracie i też właśnie pod tym względem chciałabym ten kanał trochę urozmaicić i trochę wprowadzić takich nowości, ale to już i pogadamy na ten temat innym razem. A dzisiaj się z wami żegnamy. Dziękujemy wam za oglądanie. Dziękujemy za miłe komentarze, które pisaliście pod moją makramą i pod filmem o paczce dla kota. Ciocia Ewa ma nowe przezwisko, ciocia, tak? Teraz jest ciocia Ewa od kotów. Tutaj Wickę Ewę wszyscy, no większość tutaj was ochrzciła i teraz jest ciocia Ewa. Więc bardzo fajnie, miło, sympatycznie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia do następnego vloga. Trzymajcie się, już mam takie standardowe powiedzenie, jakoś tak, tak się nauczyłam i tak to mówię i tak za każdym razem jakoś mi trzymajcie się i tak jakoś, nie wiem jak to brzmi, ale jakoś mi to tak już idzie płynnie, taki tekst mam na sam koniec, więc dziękuję za oglądanie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego vloga, pa!